Pani Monika Czaplarska, chciałem zapytać, skąd pomysł na stworzenie dodatkowej marki oprócz salonu ślubnego Mona Lisa? To było moje marzenie, wielkie marzenie. Zawsze pragnęłam stworzyć dodatkową markę z ludźmi, którzy kochają to, co robią, a moda to jest ich pasja. I dzięki takiemu zespołowi udało mi się stworzyć to wyjątkowe miejsce dla indywidualnego klienta, który może się u nas poczuć wyjątkowo, bo jest wyjątkowy. Proszę mi powiedzieć, skąd się bierze to indywidualne projektowanie? Jak to się robi? Jacy klienci do Pani przychodzą? Jakie są Pani doświadczenia? To jest nie do opisania. Kiedy przygotowana przez nas jedyna i niepowtarzalna kreacja, zakładana przez daną osobę, zmienia jej twarz ze smutnej w twarz pełną radości i blasku. Jej postawa staje się taka elegancka. Jestem szczęśliwa, że mogę w tych osobach wydobyć to, co mają najpiękniejsze, czyli ten niepowtarzalny styl, własny, indywidualny wdzięk, szczęście i radość. Jak się tworzy modowe projekty? Skąd wiadomo, że to będzie popularne, takie trendy będą obowiązywać, a inne już gdzieś schodzą do historii? Obserwując przez wiele lat modę, bo kocham tą modę i jestem pasjonatką tego, zawsze wyszukuję czegoś oryginalnego. Oczywiście sugeruję się światowymi projektantami, bo to jest zawsze oczywiście ważne, ale pragnę podejść do klienta indywidualnie i zawsze z nim rozmawiamy, pytamy się, co on lubi, czego potrzebuje. To jest takie właśnie osobiste, dlatego modą trzeba się bawić. Pamięta Pani jakieś swoje takie wyjątkowe wyzwania, z których jest Pani dzisiaj najbardziej dumna? Brałam udział właśnie w ślubnych projektach, kiedy wchodził do nas pierwszy program, Salon Sukien Ślubnych, i tam byłam konsultantką. I tam mogłam ubierać znane osoby, które czuły się wyjątkowo i mogłam to dla nich zrobić. Teraz może mogę się pochwalić, uszyłyśmy strój na Opole 2023 dla pani Izabeli Trojanowskiej. Także bardzo, bardzo zadowolona jestem z tego, bo to kobieta z klasą, już ma swoją po prostu też markę, renomę, a też kocha modę i to było dla nas bardzo fajne. To jest największa radość dla projektanta, jeżeli dobrze i przede wszystkim nie tylko wygląda osoba, dla której szyjecie, ale też się czuje w waszym stroju? To jest dla nas najważniejsze, aby ta osoba właśnie poczuła się wyjątkowo i wtedy widać tę radość, uśmiech na twarzy, to piękno, które wydobywamy w każdym z naszych klientów.